Porozmawiamy sobie dzisiaj o czterech najważniejszych etapach makijażu dziennego. Pierwszym najważniejszym krokiem jest wyrównanie kolorytu skóry. Poprzez zastosowanie kremu wyrównującego koloryt skóry, nakładasz go sobie na całą buzię i rozprowadzasz jak zwykły krem. Ma świetną konsystencję, po prostu jest takie leciutki. Na końcu takim oraz Aha. Tak, ten sposób. Chodzi nam o to, żeby było kosmetyku coraz mniej kuzyn. Aha, o, tak się nabiera. W sensie? Możemy zacząć od policzka, super, i już obserwujesz, że buzia staje się taka muśnięta słońcem, taka przydymiona, nie? Tak. Przechodzimy do kręgu drugiego, którym jest makijaż oka. Nałożymy to biel. Bazy. Klepiesz. Nie rozcierając, tylko wklepując od zewnątrz. pod sam łuk brwiowy. Proszę cię, żebyś nakładała cienie nie dotykając pędzlem cienia od góry, tylko bokiem. Nałóż, proszę, wklepując, również prawie, że podjeżdżając pod łuk brwiowy. I powyżej też. Powyżej linii załamania. Przyłożymy pędzel na całą jego długość, na całą jego szerokość po zewnętrznej stronie. I teraz no. sobie możesz przesunąć troszkę ten cień do środka nosa. Wybrałam dla ciebie tuż panorama. To, co jest ważne, to, żeby zaczynając, pozygzakować troszkę tam u mhm. nasady. I kolejne ruchy wyciągające już nie odbywają się od samego końca, tylko już same końcówki. Kolejnym etapem jest makijaż policzka, bronzer, rozświetlacz i róż. Nakładamy wszystkie trzy kosmetyki jest... tym brzuszkiem po kości. Możesz to zrobić takim lekkim półuczkiem. Możesz sobie przyłożyć tak dwa palce do nosa mhm. i mniej więcej właśnie do tego punktu. Ostatnim krokiem w makijażu jest błyszczyk. Nałóż swój ulubiony błyszczyk po prostu. Nie byłabym sobą, gdybym na koniec nie dodała czegoś jak stram. Fajnie jest, że jeśli mamy tę grę światła na twarzy, to ta gra światła jest również na dekor. Cię. Nałóż sobie po prostu troszkę rozświetlacza i możesz musnąć. O, musnąć się może po ofłościach. Jestem przekonana, że po obejrzeniu tego filmiku już wiesz, jak wykonać swój makijaż dzienny. A jeśli masz jakieś dodatkowe pytania na temat makijażu dziennego, to napisz mi je w komentarzu.